Z braterstwo, przechodzimy do drugiej części naszych niedzielnych rozważań i zgodnie z naszymi ustaleniami przerywamy chwilowo rozważanie psalmu 119 ze względu na to, że jest blisko początku roku i chcielibyśmy pewne myśli sobie przypomnieć w związku z pamiątką śmierci Pana Jezusa. Zwykle robiliśmy to przez odniesienie się do jakiegoś konkretnego artykułu, czy to z takiej literatury, czy z innej, czy z broszurki wielkanocnej, czy, no, czy jakieś myśli no, z różnych źródeł. A w tym roku pomyśleliśmy, żeby spojrzeć troszeczkę z takiego bardziej zewnętrznego punktu widzenia na Biblię, z jego wierzchniej warstwy, czyli przyjrzeć się 12 rozdziałowi drugiej Księgi Mojżeszowej. Dla tych, którzy by chcieli głębiej w te kwestie wniknąć, serdecznie polecam ekraniczny tom 11, który się nazywa właśnie Exodus, czyli Księga Wyjścia. I tam w rozdział trzeci jest poświęcony właśnie różnym szczegółom, szczególnie antytypowi temu tych wydarzeń. I gdy tak sobie się przyglądałem części poświęconej na 12 rozdział, a tak na dobrą sprawę, to żeby dobrze rozważyć tę część, to by wypadało zacząć od 11 i tam jeszcze z pewnymi wtrętami innymi, które tam budują kontekst tego, co tutaj się dzieje. Ale pamiętacie, braterstwo, temat taki ogólny, niewola i wyzwolenie Izraela, który w różnych społecznościach badackich był badany latami, przez wiele lat, bo tyle trwały te badania, tak jest on obszerny. No i kwestia, czas, który byśmy potrzebowali na rozważenie tak bardzo szczegółowo tego 12 rozdziału, to myślę, że tak przynajmniej rok. Przynajmniej, bardzo lekką ręką. Czyli na następną pamiątkę. Jest tak obszerne, taka masa myśli, gdzie czasem dosłownie nad gramatyką można by się zastanawiać bardzo długo. No i myślę, że pewne rzeczy to i my tutaj sobie zwrócimy na nie uwagę, ale tak, że tak powiem, niestety albo niestety wiele rzeczy trzeba będzie czerpać z naszej generalnej wiedzy i z, no generalnie z różnych miejsc, z innych badań, z różnych innych kwestii, no bo nie mamy czasu, żeby wszystko od początku do końca tutaj tłumaczyć, bo chcielibyśmy zmieścić się z naszym rozważaniem do czasu pamiątki. Ja jeszcze, że tak powiem, nie liczyłem, no ale to jest marzec albo kwiecień, prawda? To jest marzec albo kwiecień, któryś w tym momencie, więc tak czy inaczej około 3 miesięcy mamy na nasze rozważania, więc to jest około, nie wiem, 12 spotkań, 10, między 10 a 12 spotkań prawdopodobnie. Ile tak na serio, to zobaczymy i zobaczymy, jak będzie nam szło, szczególnie tam, gdy będziemy rozważać pewne szczegóły. Ponieważ patrzymy na 12 rozdział, to także dlatego, że będziemy patrzyli na niego w sposób antytypiczny, prawda? Czyli to, co tutaj jest opisane, to jest tak zwany typ. Czyli typ to jest tak zwany cień, a antytyp to jest rzeczywistość. Będziemy do tego dążyli i tak dalej, no ale pierwsza sprawa, jaką myślę, że warto zwrócić uwagę, to jest 1 Koryntian, rozdział 5, a werset 7. 1 Koryntian, werset 5, rozdział 5, a werset 7, czyli żeby w ogóle zobaczyć, czemu nas historia z drugiej Mojżeszowej, rozdziału 12, w ogóle interesuje. Prawda? No bo czemu? Ona nas interesuje, mówimy, że to jest jakiś antytyp. Przeczytajmy. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 5, a werset 7. No nawet 7 i 8.
Proszę, może proszę bardzo. Warszawski. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus? Czytaj dalej. Mhm. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Mhm. Dziękuję. Dziękuję. Biblia Gdańska mówi, albowiem baranek nasz wielkanocny. Biblia Tysiąclecia, Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Mhm. Tak? I też Chrystus, nasza Pascha. Biblia, przekład ewangeliczny miejsca biblijnego. Chrystus, nasz baranek paschalny, już został złożony w ofierze. A 12 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej mówi właśnie o ofiarowaniu baranka paschalnego, tak? Który niewłaściwie jest nazywany barankiem wielkanocnym. No ale różne przekłady biblijne przyzwyczaiły obecnie ludzi do tego, żeby mówić o tym jako o Wielkanocy, prawda? Więc mimo, że wiemy, że to nie jest dobry termin do używania, no to ponieważ jest używany przez przekłady biblijne, no to warto o tym przypomnieć, że to jest to. Że... Pascha znaczy? O właśnie. Pascha znaczy przejście, prawda? Przejście. I jakie przejście tutaj miało miejsce, które jest opisane w tym 12 rozdziale? Ale może... Skoro tak, no to zacznijmy w ogóle nasz temat od przeczytania. Druga Mojżeszowa, rozdział 12. Emilko, przeczytaj proszę, jak tam zjesz to, co masz tam w buzi. No, na spokojnie. Który? Całość. Cały? Tak. Dobra. Jahwe powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej. Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Tak w ogóle to czytamy z przekładu Biblii Tysiąclecia, to jest drugie wydanie. Ale nie dlatego, że jest jakieś lepsze niż inne, ale po prostu jest współczesne w miarę. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak. 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu i wezmą krew baranka i pokropią nią od drzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego, ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczony na ogniu z głową, nogami i wnętrznościami. Nic nie może pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostaje z niego na następny dzień w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Jahwe. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż po bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Jahwe. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Jahwe. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze. Przez 7 dni spożywać będziecie chleb niekwaszony. Już w pierwszym dniu usuniecie wszelkie kwas z domów waszych, bo kto by jadł kwaszone potrawy od dnia 1 do 7, wyłączony będzie z Izraela. W pierwszym dniu będziecie mieli zwołanie święte, tak samo w dniu 7. Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy. Będzie wam tylko wolno przygotowywać pożywienie.
Przestrzegać będziecie święta Paszników, gdyż w tym dniu wyprowadziłem wasze zastępy z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego dnia ustanowionego na zawsze we wszystkich waszych pokoleniach. 14 dnia miesiąca, pierwszego od wieczora, winniście spożywać chleb niekwaszony aż do wieczora 21 dnia tego miesiąca. Przez 7 dni nie znajdzie się w domach waszych żaden kwas, bo kto by spożył coś kwaszonego, winien będzie wyłączony ze zgromadzenia Izraela, tak przybysz, jak i urodzony w kraju. Nie wolno wam jeść nic kwaszonego. We wszystkich domach waszych nie winniście jeść chleb niekwaszony. Mojżesz zwołał waszych wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin i zabijcie jako paschę. Weźcie gwązdkę hizopu i zanurzcie ją we krwi, która jest w naczyniu. I krwią z naczynia skropcie próg i oba odrzwia. Aż do rana nie powinien nikt z was wychodzić przed drzwi swojego domu. Skropcie próg, skropcie na proże, a nie próg. No ale mniejsza, no. Tutaj, tutaj. A gdy Jahwe będzie przechodził, aby poradzić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Jahwe takie drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do tych domów, aby was zabijał. Przestrzegajcie tego przykazania jako na wieki ważnego prawa dla ciebie i dla twych dzieci. Gdy zaś wejdziecie do ziemi, którą da wam Jahwe, jak obiecał, przestrzegajcie tego obyczaju. Gdy was zapytają dzieci, cóż to za święty zwyczaj, im tak odpowiedzcie. To jest ofiara Paschy na cześć Jahwe, który w Egipcie ominął domy Izraelitów. Poraził Egipcjan, a nasze domy ocalił. Lud wtedy ukląkł i oddał pokłon. Synowie Izraeli poszli i wypełnili przepis. Jak kazał Jahwe Mojżeszowi i Aaronowi, tak uczynili. O północy Jahwe pozabijał wszystko pierworodne Egiptu, od pierworodnego syna Faraona, siedzącego na swym tronie, aż po pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu, a także wszelkie pierworodne zbydła. I wstał Faraon jeszcze w nocy, a z nim wszyscy jego dworzanie i wszyscy Egipcjanie. I podniósł się wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. I jeszcze w nocy kazał Faraon wezwać Mojżesza i Aarona i powiedział: wstańcie, wyruszajcie z pośrodka mojego ludu, tak wy, jak i synowie Izraela, idźcie i oddajcie cześć Jahwe według waszego pragnienia. Weźcie ze sobą owce wasze i woły, jak pragnęliście, i idźcie, proście także o łaskę dla mnie. I nalegali Egipcjanie na lud, aby jak najprędzej wyszli z kraju, gdyż mówili: wszyscy pomrzemy. I wziął lud ciasto, zanim się zakwasiło, w dzieżach owiniętych płaszczami i niósł je na warkach. Synowie Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz, i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne oraz złote oraz szaty. Jahwe wzbudził życzliwość u Egipcjan dla Izraelitów i pożyczył im. I w ten sposób złupili Egipcjan. I wyruszyli synowie Izraela z Ramesh ku Sukkot w liczbie około 600 tysięcy mężów pieśnych plus dzieci. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi. Nadto owce i woły i olbrzymi dobytek. Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, wypiekli niekwaszone placki, ponieważ się nie zakwasiło. Wypędzeni z Egiptu bez najmniejszej zwłoki nie zdołali przygotować nawet zapasów na drogę. A czas pobytu Izraela w Egipcie trwał 430 lat. I oto tego samego dnia po 400... Siostro Anio, jakby to można było wyciszyć, bo próbujemy czytać. Po upływie 430 lat wyszły wszystkie zastępy Jahwe z ziemi egipskiej. Tej nocy czuwał Jahwe nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Jahwe dla wszystkich synów Izraela po wszystkie pokolenia. Jahwe powiedział do Mojżesza i Aarona: takie będzie prawo dotyczące Paschy.
Żaden cudzoziemiec nie może jej spożywać. Jednak niewolnik nabyty za pieniądze, któregoś poddał obrzydzaniu, może ją spożywać. Obcokrajowiec i najemnik nie mogą jej spożywać. W jednym i tym samym domu winna być spożyta. Nie można wynieść z tego domu żadnych kawałków mięsa na zewnątrz. Żadnego kawałka mięsa na zewnątrz. Kości z niego łamać nie będziecie. Całe zgromadzenie Izraela będzie to zachowywało. Jeśli by cudzoziemiec przebywający u ciebie chciał obchodzić Paschę ku czci Jahwe, to musisz obrzezać wpierw wszystkich męskich potomków w jego domu i dopiero wtedy dopuścić go możesz do obchodzenia Paschy, gdyż wówczas będziesz miał prawa tubylców. Żaden jednak nieobrzezany nie może spożywać Paschy. Takie samo prawo będzie dla tubylców i dla cudzoziemców przebywających pośród was. Wszyscy synowie Izraela uczynili tak, jak nakazał Jahwe Mojżeszowi i Aaronowi. Tego samego dnia wywiódł Jahwe synów Izraela z ziemi egipskiej według ich zastępu. No tak, i drodzy braterstwo, jak będziemy rozważali jakimś cudem aż dwa wersety na jednym zebraniu, nie, to wychodzi nawet i nam pół roku przynajmniej, nie? 24-25 spotkań. I to mówię, zakładając bardzo optymistycznie, że aż dwa wersety nam będą szły. Znaczy ja tak więc myślę, że jeżeli mamy problem z wyrobieniem się, no to możemy no, na jakiś czas zaprzestać badania tego pierwszego, tak? To się zleca, jeżeli problem z wyrobieniem. Że tak powiem, po prostu może inaczej powiem, że te takie dogłębne rzeczy proponuję nie wchodzić za bardzo w archetyp, bo nie mamy szans, a raczej skupić się na pewnych rzeczach takich ogólnych i wtedy na historii i troszeczkę tak spoglądać tu i ówdzie, żeby takie rodzynki pokazywać, nie? Żeby się troszeczkę przygotować też myślowo do tego, a nie wyjaśniać wszystkiego. Oj, tak. Ale się naczytałam. W każdym razie, między innymi jednym z kluczy jest to, co czytaliśmy z 1 Koryntian, rozdział 5, wersetu 7. Jeżeli bowiem Jezus jest tą Paschą, jest tym barankiem, zgłośno jesteś. Jeżeli Jezus jest tym barankiem, to cały ten rozdział można podstawiać Jezusa tutaj, prawda? Jeżeli baranek jest typem, Jezus jest antytypem. Więc to, co jest w typie, nie istnieje w oderwaniu do rzeczywistości. Czyli jeżeli jest mowa o pewnych rzeczach, które tutaj były robione z barankiem, to nie można powiedzieć, że to było robione z cielesnym barankiem. A jeżeli baranek jest antytypiczny, jest symboliczny, to wszystkie inne rzeczy, wszystkie rzeczy, które się działy z barankiem, muszą być symboliczne, prawda? Wszystkie. Nie ma tutaj jakiegoś wyboru, że można sobie powiedzieć, że nie, to jest akurat literalne. Tak? Bo jak się pomyli typ z antytypem, to nie, będą wychodziły rozmaite rzeczy, które nie będą zgodne z prawdą. Więc trzeba sobie dokładnie tutaj sprecyzować, o co chodzi. Więc powiedzmy sobie także z naszych innych rozważań. Mamy tutaj między innymi Egipt. Co przedstawia Egipt? Egipt przedstawia świat. A konkretnie jaki świat? Społeczeństwo. No ale konkretnie który świat? Obecny zły świat. Obecny zły świat, prawda? I natrafiamy na kolejną barierę. Co to znaczy obecny zły świat? Bo ludziom się kojarzy, że Ziemia to jest świat, prawda? I są inne światy na innych planetach. A Biblia mówi o tym zupełnie inaczej. Tak? Jakie światy, o jakich światach mówi Biblia? O pierwszym, drugim i trzecim. Dokładnie tak. Jakie to są te światy? Pierwszy przed potopem. Pierwszy był przed potopem, który będąc zatopiony wodą zginął, tak? Tak, niebo i ziemia zostały zatopione wodą, tak, i zginęły. Uwaga, niebo też zginęło, nie? Jak wodą zatopione? Pierwszy świat. Bardzo ciekawe, prawda?
stwierdzenie. Drugi świat to obecny zły świat. A trzeci świat to? Tak, to jest ten, w którym sprawiedliwość mieszka, tak? Czyli no, tysiąclecie i to, co po tysiącleciu, i wieki przyszłe. Czyli inaczej mówiąc, to będzie Królestwo Boże, któremu końca nie będzie. A obecny zły świat jest pod władzą szatana. I ten Egipt jest pod władzą też szatana? Faraona. W typie faraona. Faraon przedstawia szatana. To jest bogiem tego świata. Władcą Egiptu jest. Da? I on ma swoich popleczników. Tutaj są ci jego różne osoby. Egipcjanie to zatem? Ludzie tego świata, czyli ludzie, którzy swoje oczekiwania, swoje dążenia, swoje mają zgodne z porządkiem. Czyli żyją w Egipcie, prawda? Tak, tak. I co jeszcze w kontekście Faraona? Egipcjanie w kontekście Faraona są jego? Sługami. Poddanymi sługami. Dokładnie. I zobaczcie, że tutaj są różni opisani, że od domu Faraona, prawda, z jego pierworodnym, aż do niewolnicy, która mieli przy żarnach i aż do więźnia, który siedzi w więzieniu. I to są wszystko Egipcjanie. Ale jest ciekawe i myślę, że będziemy o tym rozważać, że zobaczcie, że w Królestwie Szatana też są różne rangi. Warto to zauważyć, że nie wszyscy Egipcjanie są na jednym poziomie, tak? Ale są też w Królestwie Szatana są różne rangi i pewne rzeczy, które są w tym pokazane. One się nie wzięły tam przypadkiem, te określenia. Dalej. I skoro o tym mówimy. Wobec tego Izraelici, którzy mieszkają w Egipcie, to? Przeciwieństwo, czyli lud Boży. Lud Boży. No to jest lud Boży. Są w tym świecie, tak? Ale nie chcą z niego wyjść. A właśnie. Brat Franciszek tutaj powiedział na początku, co znaczy słowo Pascha? Pascha znaczy przejście. Jakie przejście? No tutaj anioła śmierci, nie? To jest właśnie bardzo ważne i często pomijane. Nawet sami Żydzi uważają, że no Pascha, no to jest na pamiątkę przejścia przez Morze Czerwone. A wcale nie. To jest bardzo często mylone. To jest na pamiątkę przejścia anioła śmierci, który przeszedł obok, tych domów izraelskich, które były zaznaczone krwią. Tak? Czyli anioł śmierci, który przedstawia co? Do czego prowadzi działalność tego anioła? Do śmierci generalnie. Do śmierci. A żeby móc umrzeć, to trzeba najpierw zgrzeszyć. Nie? Znaczy też, ale na początku trzeba najpierw żyć. Więc te osoby, które tutaj są opisane, to są ci, którzy żyją, którzy są zagrożeni śmiercią. Więc to nie mówi tutaj o dowolnych wszystkich ze świata Egipcjanach, tylko jeżeli Egipcjanie mogą umrzeć, to muszą najpierw żyć, tak? A kto żyje? Spłodzeni z ducha. Spłodzeni z ducha. Ci, którzy otrzymali prawo do życia, którym przypisano prawo do życia. I to jest kolejna warstwa, która się często myli, prawda? Bo powiedzieliśmy, że no, Egipcjanie to wszyscy ogólnie ludzie na tej ziemi. Nie, tutaj nie. To nie jest dokładnie to. To jest mowa, sytuacja generalnie świata, ale ci, którzy są tutaj, to są ci, którzy mogą umrzeć. Ci pozostali Egipcjanie tam też są użyci, ale kto był zagrożony śmiercią przez tego anioła? Pierworodni, więc ci pierworodni, tak na dobrą sprawę, to oni są tymi spłodzonymi z ducha. Pozostali wszyscy byli w tym Egipcie, ale niezależnie czy byli Izraelitami, czy byli Egipcjanami, nie byli zagrożeni przejściem tego anioła śmierci, prawda? I to jest bardzo też
istotne i ważne do zauważenia. Dobrze, dalej. Mojżesz w tej historii. Jezus. O Jezus. Tak? Ale mówiliśmy, że baranek to nasz Pan, Jezus. To jak tutaj Mojżesz jest? Mojżesz to Jezus jako wódz. A właśnie. A baranek to Jezus jako odkupiciel. Tak, jako ofiara właśnie. Ofiara. Czyli też zauważamy, że zależy jest od punktu widzenia i nie można tutaj stracić z uwagi tego punktu widzenia. A czemu w ogóle Mojżesz przedstawia Pana Jezusa? On wyprowadza z Egiptu, czyli z tego świata. No właśnie, dokładnie. Mieliśmy kiedyś rozważania na ten temat, prawda? Też na naszej stronie jest kawałek serii, które tam pokazuje różne równoległości między Mojżeszem a Jezusem. Pokazują, że on tam faktycznie jest. Mojżesz, przypominam, miał 3 okresy swojego życia. Pamiętacie, prawda? 40 lat był w Egipcie na początku. Drugie 40 lat chodził po pustyni i tak dalej. Tam zdobył żonę i tak dalej. I pasł owce. Tak? I mając 80 lat wrócił do Egiptu, żeby wyprowadzić... Dokładnie tak. I co te 3 okresy przedstawiają? Przypomnijmy sobie w wielkim skrócie. 3 etapy działalności Jezusa. 3 etapy działalności Jezusa. Od kiedy do kiedy? Pierwszy etap to było jego życie na ziemi jako istoty ludzkiej. Mhm. Drugi etap to jest jego pobyt w niebie jako istoty duchowej. Mhm. A trzeci to jest jego powrót po raz wtóry na ziemię. Dokładnie tak. Czyli zobaczcie, mamy pewne ramy czasowe. Tak? Kiedy się dzieje ta historia? Ta historia dzieje się w tym 3 okresie, kiedy Mojżesz wrócił do Egiptu, żeby zabrać Izraelitów z tej ziemi. Tak? Czyli kiedy Jezus powrócił na ziemię, żeby wyprowadzić Izraelitów spod władzy szatana. I zobaczcie, jakie od razu są wnioski. Jeżeli Jezus wraca, żeby zabrać ludzi z Egiptu spod władzy szatana, to po pierwsze, czy wobec tego dzień sądu będzie trwał 1 dzień? No nie? Od razu burzy to natychmiast. To przecież jeszcze kupa rzeczy się musi wypełnić. Nie? Cała masa rzeczy się tutaj. Dalej, czy on jest widzialny? Nie. No nie. Kto go widzi? Faraon go widzi, nie? No tak. A tutaj mówią, że Izraelici też go widzą. Tak. Tylko mówiliśmy sobie na naszych rozważaniach, że mają wzrok duchowy, tak? I tak dalej. Nowe stworzenia. No i ogólnie. No i dalej. Jeżeli tak jest, to trzeba zwrócić też uwagę, że to nam mówi o pewnych rzeczach. Jeżeli pierworodni tutaj są poddawani próbie i tak dalej, to w jakim momencie czasowym to jest? Jest ta historia umiejscowiona? Wybór kościoła. Jeszcze kościół jest na ziemi, nie? Tak. Jeszcze są zagrożeni, że anioł śmierci przyjdzie i zabije. Czyli w którą śmiercią są zagrożeni. No więc ta historia odgrywa się jeszcze w czasie, kiedy są członkowie kościoła na ziemi. Tak? Są przygotowanie, jest to przygotowanie i tak dalej i dopiero w pewnym momencie oni będą zabrani. Więc mamy w ogóle konkretne ramy czasowe nam się zaczynają składać. Że to jest od powrotu Jezusa, że tam jeszcze są członkowie kościoła na ziemi, którzy jeszcze są. To nie to, że Pan Jezus przychodzi i już zabiera swój cały kościół i już jest Królestwo Boże.
tylko oni jeszcze są na ziemi, jeszcze są pod władzą szatana, jeszcze trzeba ich wyciągnąć, nie, jeszcze są zagrożeni. Dużo rzeczy tutaj jeszcze musi być. Tak? To jest 1876, czy tak? 74, no. Powrót Pana Jezusa. 74, czy właśnie jakoś... Tak, 78 to wzbudzenie tych, którzy, no to pierwsze zmartwychwstanie. Wzbudzenie. 74, a nie 6, tak? Bo ja ciągle z tą datą mam problem. No, no. 1874 rok. To jest data, którego przyjścia Pana Jezusa. Październik, nie? Okolice października. Mhm. Ale też znowu trzeba było uzasadnić to, prawda? A musielibyśmy spędzić na tym więcej czasu, na co nie mamy obecnie czasu, więc to zostawimy, że no bo tak rozważaliśmy innymi razami. Kto jest zainteresowany, odsyłam drugi tom wykładów Pisma Świętego pod tytułem Nadszedł czas. Tam są ogólniki, to nie jest wszystko, co można na ten temat powiedzieć. I nie jest to do końca bezbłędne te wyliczenia, ale są wystarczająco szczegółowo, żeby to można było zauważyć. Tam, jeżeli są jakieś problemy, no to są tylko w kwestiach drobnych, wewnętrznych przesunięć w tych okresach czasu. Ale to jest po prostu inna sprawa. Dobrze, myślę, że zaczniemy od, że takie ogólniki sobie powiedzieliśmy pewne, które nas tutaj wprowadzają w temat i w moment, prawda, o czym mówimy, więc spoglądając na to, można sobie teraz przeczytać na spokojnie i popodstawiać te rzeczy, które tutaj mamy. Jeszcze nie powiedzieliśmy o Aaronie, tak? Jest Mojżesz i Aaron. A Jakwe powiedział do Mojżesza i Aarona? Jakwe powiedział do Mojżesza w ziemi egipskiej. A nawet bym tutaj powiedział, bo tutaj jest jedna z tych właśnie kwestii gramatycznych, na które warto zwrócić uwagę, że jest Jakwe powiedział był do Mojżesza i Aarona. I jak tam się wchodzi w to zastanowienie, to że to nie jest powiedziane w tym momencie, tylko wcześniej powiedziane, że to odnosi się do poprzedniego czasu, kiedy to powiedział do Mojżesza i Aarona. Więc jeszcze kogo przedstawia Aaron tutaj? Kościół. No właśnie, też. Kościół, czyli? Malutkie statko. Właśnie, kapłani. Ciało Chrystus. Dobrze. Powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej. Tak? Czyli wtedy, kiedy jeszcze byli na świecie, prawda? Kiedy to do nich dotyczyło. Co to znaczy, że powiedział do nich, że Bóg im powiedział? W jaki sposób on to uczynił? Pierwszy. W jaki sposób Bóg przemawia do Mojżesza i do Aarona, ogólnie, i do ludu Bożego. Daje zrozumieć pewne wersety w Biblii, które wcześniej nie były rozumiane. Ale w jaki sposób to czynił? To jest przez Ducha Świętego, przez, że tak powiem, mocą Ducha Świętego daje zrozumienie. Daje zrozumienie wodzom, czyli że a wodzowie członkom. No właśnie, ale jest jeszcze inny
sposób tutaj spojrzenia na to. Czym się różniło przemawianie Boga do Mojżesza, a Boga do Aarona? Przypomnijmy sobie, bo znamy ten temat, ale przypomnijmy sobie. Czym się różniło? Tak, do Mojżesza mówił, że tak powiem, ustami do ust. Tak. Czwarta Mojżeszowa, rozdział 12. Czwarta Mojżesza, rozdział 12. Wersety od 5 do 8. Przeczytajmy. Czwarta Mojżeszowa, rozdział 12. Wersety od 5 do 8. Mamy tutaj o tyle luksus, że jak tam czytam Ekwianiczny tom 9, to tłumaczenie, które się od czasu do czasu pojawia w czwartek, no to właśnie już te myśli generalnie tam były przeczytane, więc jak ktoś jest zainteresowany, to tam odsyłam. Nawet właśnie ostatni odcinek mówił właśnie o tym mówieniu z ust do ust. 12 rozdział 4 Mojżeszowej i proponuję przeczytać od 5 do 8. Tak, tak, proszę przeczytać. Zatem wstąpił Pan w supie obłokowym i stanął we drzwiach namiotu i zawołał Aarona i Marii i przyszli oboje i rzekł do nich: słuchajcie teraz słów moich. Jeśli między wami będzie prorok, ja Pan w widzeniu ukażę mu się, we śnie będę mówił z nim. Ale nie taki jest sługa mój Mojżesz, który wszystkim w domu moim najwierniejszy jest. Usty do ust mawiam z nim, nie w widzeniu, ani w zagadaniu, ani w podobieństwach Pana widzowa. Czemu żeście się nie bali mówić przeciw słudze memu Mojżeszowi? A właśnie, czyli jest inaczej mowa do Mojżesza, inaczej mowa do Aarona, tak? Z Mojżeszem Bóg rozmawia usty do ust. W wielkim skrócie, bo to też czytałem właśnie tam w tamtym tłumaczeniu, że tutaj nie będziemy tego udowadniać, jak coś to odsyłam tam, to usty do ust. Ustami Boga jest Biblia, prawda? A ustami Jezusa są jego członkowie gwiezdy. I Bóg rozmawiając z Mojżeszem, który to Mojżesz też przedstawia, no, że inaczej, bo tutaj powiedzieliśmy sobie, że Mojżesz przedstawia Jezusa, tak? Ale tak, Jezus no, jest istotą duchową i on się nie może tutaj rozmawiać bezpośrednio z ludźmi, bo jest istotą duchową, która jest niewidzialna. Musiałby się specjalnie materializować albo swoje słowo materializować w jakiś sposób, tak? Żeby być słyszany. A ona do nas przemawia w jakiś sposób. W jaki sposób? Ano przez swoje tak zwane usta, tak? Którymi są członkowie gwiezdni. Bo Jezus jest szaliachem Boga, czyli jego reprezentantem, pełnomocnikiem, który czyni rzeczy tak, jakby to był sam Bóg. I pewne rzeczy w imieniu Jezusa także czynią ci, którzy są jego szaliachami. Tak? W wielkim skrócie mówiąc, jak pamiętacie, z Mojżeszem kiedyś rozmawiał anioł w krzaku ognisty, prawda? Jest o tym kilka razy wprost napisane, że to był anioł. Ale ten anioł mówi: ja Jahwe. Moje imię to jestem, który jestem. Anioł do niego przemawiał, który mówi: jestem, który jestem. To co, ten anioł kłamał? Ten anioł czynił się równym Bogu? Anioł nie był tym, to faktycznie nie był anioł, tylko jednak to był Bóg? Widać, że to był reprezentant, który był upoważniony przez Boga, żeby w jego imieniu powiedział takie słowo. Tak? I tutaj
Są też tacy, którzy są upoważnieni przez Jezusa, żeby w Jego imieniu przemawiali, będąc Jego ustami, tak, żeby przyglądali się i żeby czynili w jego imieniu rzeczy. To są ci, których Jezus trzyma w swojej ręce, jak mówi objawienie, tak, trzyma w swojej ręce, że spojrzyjmy sobie, to jest objawienie. Objawienie, rozdział 1, werset 20. Tajemnice onych siedmiu gwiazd, któreś widział w prawej ręce mojej i siedmiu świeczników złotych. Siedem onych gwiazd są aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników, któreś widział, jest siedem zborów. To jest oczywiście objawienie, więc ponownie księga symboliczna, prawda? Świeczniki to siedem zborów, tak? Siedem zborów. Są tacy, którzy twierdzą, że to było siedem fizycznych zborów zlokalizowanych czy to tu, czy to tam, prawda? W Laodycei, tu, czy tam. No ale jeżeli to jest księga symboliczna, w której rzeczy zostały podane przez znaki, no to te rzeczy są symboliczne. No, i mamy siedem świeczników, które widział, jest siedem zborów, tak? Ile świecznik miał ramion? Ile? Siedem, prawda? To też mieliśmy przy rozważaniu psalmu 119. To jest menora, która ma siedem, czyli to jest siedem świeczników po siedem ramion każdy, czyli razem 49, tak? I to są gwiazdy. Oni są nazwani siedem, one gwiazd są aniołowie siedmiu zborów, tak? Posłannicy do siedmiu zborów, których razem jest 49. No właśnie, to się stąd wzięło, że jest 49 członków gwiezdy. Tych, którzy są tymi specjalnymi światłami od Jezusa, których On trzyma w prawej ręce, tak? W siedmiu zborach, czyli w siedmiu okresach Kościoła. W różnych okresach historii Kościoła była różna ilość tych właśnie gwiazd, więc nie można powiedzieć, że siedem zborów, aha, to w każdym było po siedem członków. Bo na przykład w pierwszym okresie Kościoła ile było tych gwiazd? 12. 12, było 12 apostołów, nie? Więc już samo to pokazuje, że nie można mówić, że aha, to jak jest siedem zborów, to każdy ma mieć akurat po siedem. Nie, bo już w pierwszym okresie masz 12. Więc to trzeba inaczej rozpatrzeć. Ale łącznie ma ich być 49, prawda? Czyli 49 takich szczególnych świateł, którymi Jezus oświeca różne rzeczy. A w jaki sposób Jezus oświeca? No pokazując prawdę na różne tematy, prawda? I teraz przemawianie z ust do ust polega na tym, że Jezus wzbudza w umysłach tych członków gwiezdnych pytania, przez które oni udają się do Biblii, żeby znaleźć odpowiedzi na te pytania. I Bóg odpowiada im, tak? Czyli oni przez ich usta, oni formują te pytania, Jezus wzbudza w ich umysłach pytania, które oni formułują, wypowiadają i wypowiadają je do Biblii. I Bóg przez Biblię im odpowiada na te pytania, to jest podaje im prawdę na czasie. I On im odpowiada. I jest określone, opisane w tym rozdziale, że to było wyłącznie dla Mojżesza. To nie było dla wszystkich. My tutaj siedzący nie mamy tego przywileju. Co jest napisane? Czytaliśmy, że jeżeli będę mówił do kogokolwiek innego, to będę im odpowiadał przez sny i przez widzenia, tak? Czyli przez różnego rodzaju objawienia, prawda? Albo nagłe rozjaśnienia tematu. Natomiast ci członkowie gwiezdni będą się udawali wprost do Biblii i stamtąd będą otrzymywali wprost odpowiedzi na swoje pytania. Przy czym tu też się wielu osobom to myli.
bo oni powiedzą, no ale co wy robicie? Czy wy teraz nie zaglądacie wprost do Biblii, żeby znaleźć jakieś rzeczy z Biblii? No i mówią, że a to teraz tutaj wy, tutaj zbór Bielawa, tutaj w ten sposób robicie, że czytacie Biblię i tutaj próbujecie coś znaleźć. Tak? No tak mówią, nie? I tak mogą mówić. Ale wielki problem polega na tym, że tu chodziło o wydobycie prawd na czasie, tak? Nowych nauk, które są na czasie. Takich rzeczy się nie powinno próbować robić, nie będąc z tego upoważniony. Ale rozważanie rzeczy, które są znane, które są widoczne, bez celu, nie posiadając celu wyszukania jakichś nowych nauk, to nie jest to, o czym tutaj jest mowa. To jest duża różnica, której wiele osób nie zauważa. Więc mamy Mojżesza, mamy Aarona, czyli tych wodzów, o których tutaj mówiliśmy, ludu Bożego, bo Aaron był wodzem ludu Bożego, prawda? Różni wodzowie ludu Bożego, którzy nie są w Mojżeszem, tak? Czyli nie są tymi szczególnymi członkami gwiezdnymi. I nie są Jezusem, tak? Bo można powiedzieć, że oni są członkami głowy. Tak? Oko, usta. Między innymi. Dlatego są z pewnego punktu widzenia członkami tej głowy. Ale to... No ale właśnie. Dobrze, bo, że tak powiem, czas leci. Mówili, właśnie robimy to, o czym przed chwilą mówiliśmy. Ale żeby być świadomy pewnych rzeczy, tak? Dobrze. Przeczytajmy teraz jeszcze raz wersety pierwszy i drugi. Jakwe powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej, miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Zacznijmy od tego, wobec tego od kwestii, kiedy to było powiedziane? No w pierwszym miesiącu roku. Znaczy w sumie nie, bo parę miesięcy przed pierwszym miesiącem roku. Jakiś czas, najpóźniej pierwszego dnia tego miesiąca, prawda? Widzisz? Bo to nawet Emilka to też właśnie bardzo dobrze zauważyła, że jeżeli jakiś miesiąc miał się stać pierwszym miesiącem, no to nie mógł już trwać, nie? Oczywiście. Szczególnie, że miał zostać wybrany ten baranek, tak? Powiedzcie całym zrobionym Izraela, tak? 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jakby powiedziano 9, to co by się stało? Zabrakło tych baranków. Nawet by nie doszła informacja, tak? Mailem. Właśnie, tylko że maili nie było, nie? I jednak tam ludzie byli rozciągnięci. Jak mieszkali w Egipcie, to nawet mimo iż byli w ziemi Goszen, powiedzmy, zgromadzeni, powiedzmy, nie? To ich tam, jak czytaliśmy, to pamiętacie, ile ich tam było? Przynajmniej 600 tysięcy mężczyzn. No, 2,5 miliona tam jest. Mężczyzn i to jeszcze bez dzieci, czyli w rodzaju męskiego bez dzieci. Bez dzieci i bez żon. No tak? Mężowie tylko byli bezliczeni, czyli że teraz trzeba doliczyć drugie tyle, to są żony tych mężów. A później jeszcze ich dzieci, no, że byli wyjątkowo płodnym narodem, więc... No, wyjątkowo płodnym. Kiedyś o tym rozmawialiśmy, ile to oni mogą mieć. Ale i weźcie teraz poinformujcie 600 tysięcy rodzin, nie? 600 tysięcy rodzin o tym, że trzeba sobie przygotować baranka. Samo przekazanie informacji przecież trwa. Nie? To nie jest to, że to, a już powiesz i już wszyscy wiedzą. Powiesz w jednym miejscu, ale to musi się roznieść. Dwa, że trzeba, jak trzeba sobie odłączyć już 10 dnia tego miesiąca baranka, no to co?
to czekamy do 10 i dopiero wtedy zaczynamy robić cokolwiek. Wypatrujemy wcześniej. Trzeba go wypatrzyć, no właśnie, przygotować. To wszyscy mieli baranki wtedy? Nie. No właśnie. Czym się zajmowała większość? Robieniem z jakiej pracą dla faraona, bo byli niewolnikami w Egipcie. Oni sobie nie mogli tutaj brać i jeszcze, że tak powiem, owiec wypasać. To nie było takie, że oni już mieli tutaj wszystko gotowe. Dla ułatwienia mieli, że mogą wziąć owiec albo skóz. Tak, tak, ale o tym też jeszcze będziemy rozważali. Czyli było to powiedziane wcześniej. A w antyce było powiedziane? Żeby wybrać baranka. Kiedy musiał być wypowiedziane w antytypie, żeby wybrać baranka? Dziękuję. Kto jest barankiem? Pan Jezus. Więc musiało być wypowiedziane, kiedy jeszcze Pan Jezus był. No, ale chodzi o to, że musiało być wypowiedziane przed czasem, kiedy Pana Jezusa wybrano, kiedy określono, że Pan Jezus ma zginąć. Siostro Aniu, czy można prosić o wyłączenie telefonu albo wyciszenie? Wyciszę tutaj ten telefon, przynajmniej chwilowo. Może proszę się. Przejrzanego przed założeniem świata? Też nie jeszcze tak. No tak, ale to już było powiedziane do Mojżesza i Aarona, czyli już przynajmniej do kogoś musiało być wypowiedziane. Wypowiedziane mogło być dopiero wtedy, kiedy oni już żyli. W każdym razie, kiedy Pan Jezus został odłączony od pozostałych, wydany na zabicie? No, 10 dnia Nisan, czyli w momencie, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy. W 33 roku naszej ery. W 33 roku naszej ery, czyli kiedy tam usłano pod nogi te płaszcze i te palmy, czyli tak zwaną niedzielę palmową, chociaż był to poniedziałek. Ale to szczegóły. I w każdym razie, czyli widać, że tutaj ta kwestia, te słowa, werset pierwszy mówi o tym, co się stało zaraz na początku wieku Ewangelii, nie? Tak? Przed właśnie tym 10 Nisan, kiedy to Pan Jezus został właśnie odłączony i przeznaczony przez Sanhedryn, tak, przez tych faryzeuszy do zabicia. Dlatego, że powiedział był do Mojżesza jeszcze w ziemi egipskiej, że ten miesiąc będzie dla nas początkiem miesięcy. No ale to mówię o tym w antytypie. Co to za miesiące i pierwszy miesiąc roku? Czemu w ogóle trzeba było zmienić cokolwiek? I tutaj następowała jakaś zmiana. Bo rozpoczynał się wiek Ewangelii, kończył się wiek żydowski, rozpoczynał się wiek Ewangelii. W związku z tym następowała całkowita zmiana jakby uprawnień, dlatego że do tej pory Żydzi, chociaż nadal oni jeszcze zostawali, natomiast do tej pory Żydzi, którzy wypełniali prawo zakonu, próbowali wypełnić prawo zakonu, byli tymi prawo wiernymi, jakby członkami boskiej woli, tak? Że łaska była skierowana do narodu izraelskiego,
Jezus powiedział, że tylko do was samych przyszedłem, a do niewiasty, która prosiła go o uzdrowienie córki, mówi, że nie jest dobrze brać chleb, który jest dzieciom przeznaczony, i miotać go psom i tak dalej. No więc tutaj w tym momencie zaczyna się zmiana, czyli w tym dniu Jezus mówi, że wam dom wasz pusty zostaje. Czyli od tego momentu zaczyna się pustoszenie tych zasad, przywilejów narodu izraelskiego. Od tej chwili zaczynają obowiązywać nowe zasady, czyli nowy rok zaczyna się. A no właśnie, no właśnie. Bo kiedy Żydzi obchodzą nowy rok? Od wiosennego porównania. Wiosennego porównania. Pierwszy nów. Nie, kiedy mają nowy rok? Kiedy Żydzi mają nowy rok? Oni mają dwa nowe roki. A no właśnie. Święto Nowy Rok, czyli Rosh Hashana, kiedy jest? Jesienią. Jesienią, tak? Na przełomie września i października. Tak. Miesiąc nazywa się Tishri, prawda? Tak? A teraz jest nowy rok. Będzie wam pierwszym miesiącem roku. Religijnym. Ale właśnie pierwszym miesiącem roku religijnym. Do tej pory było Rosh Hashana, tak? I oni świętują dwa nowe roki, tak? Z swojego punktu widzenia. Gdzie tym głównym jednak, tym Rosh Hashana właśnie jest tam. Podstawowy. No, jesienią. Jesienią, tak. Jest bardzo interesujące. Tak? Bo oni co prawda mają pewne przesunięcia związane z tym kalendarzem Metona i tak dalej i nie do końca tam należy patrzeć szczególnie na to, który oni rok uważają, ale jeżeli chodzi o święta, o dni świąt, to one były obchodzone w mniej więcej odpowiednich czasach, chociaż też niekoniecznie, bo też nie do końca trzymają się zasad, jakie są powiedziane w Biblii. No ale to jest inna sprawa, tak? Do tego jeszcze dojdziemy, zresztą jeszcze o tym sobie chwilę powiemy. Tak. Bo dla nich, w skrócie mówiąc, co dla nich jest Paschą? Paschą dla nich jest przejście przez Morze Czerwone. No. I ile trwa u nich Pascha? 7 dni. 7 dni, nie? Że ich interesuje właściwie 7 dni, w tym szczególnie od 15, tak, do 21 dnia miesiąca. A ten moment, kiedy powinna być obchodzona Pascha, dla nich wcale świętym nie jest. No właśnie. Co jest totalnym zaprzeczeniem tego, co oni powinni obchodzić. To jest dzień zabicia baranka. Tak, to jest dzień przygotowania, dzień zabicia baranka, to jeszcze nie jest. Bo co się zaczyna 15? Święto Paschy. Święto Szałasu. Kurczek, nie? No, święto Przaśników. I mają przez 7 dni jeść te przaśniki, tak? A właśnie. Czyli tutaj jest mowa, że miesiąc ten będzie dla nas początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku, tak jak brat Franciszek powiedział. Zmiana dyspensacyjna. Przechodzimy z tego, że Bóg uznaje ludzi na podstawie czego? Wiary. Przestaje uznawać ludzi na podstawie czego? Aha, na podstawie uczynków. Na podstawie uczynków, na podstawie zakonu, tak? Czy tutaj, jak widzieliśmy i jak Emilka nam czytała, że żeby w ogóle móc stać się podległym, to trzeba było się obrzezać, prawda? Trzeba było stać się częścią tego narodu. Cudzoziemiec nie będzie obchodził, tak? Chyba, że się obrzeże, czyli chyba, że zostanie przyłączony do narodu izraelskiego. No właśnie. Ale tutaj teraz, od tej pory jest, zmienia się to i ludzie zostają przyjmowani na podstawie łaski. I jak wielka jest to zmiana? Jak ważna jest to zmiana? No, podstawowa, że tak powiem. Nie tylko Żydzi mówią.
stać się Bożym. Powiem wam, że jak to się nazywa, z naszego punktu widzenia, no to nie jest jakieś tam to trudne do zauważenia, bo dla nas to takie oczywiste jest, nie? Ale jak sobie poczytacie na przykład Dzieje Apostolskie, to tam jest kilka rozdziałów o tym. Słuchajcie, jest cały rozdział praktycznie o tym, jak to Piotr jest przygotowywany na to, że do niego ktoś przyjdzie, do kogo on ma pójść. Później już poszedł, na miejscu bracia przychodzą i on im musi tłumaczyć, nie? Tłumaczy. Tak, bo oni mu zarzucają, że poszedłeś do... Później stało się, musi im tłumaczyć, bo znowu są wątpliwości. Później wraca do Jerozolimy i są wątpliwości. Normalnie na każdym kroku praktycznie, bo ja wstawiam teraz te Dzieje Apostolskie spisane wierszem, widzę, że jest kilka razy niemal to samo, tylko do kolejnych grup odbiorców, którzy tam są, którym trzeba wytłumaczyć, że Pan Bóg przyjmuje też pogan. To była kolosalna zmiana. Kolosalna zmiana. To tak, żeby to tak trochę przetłumaczyć, nie? To z pewnego punktu widzenia wyobraźcie sobie, że poganie są murzynami, nie? I od tej pory wszystkich murzynów będziemy uważali za białych. Ale nie krzycz tak, no. Jakbyście podchodzili do tego, że od tej pory wszyscy murzyni, którzy są, mogą być przez was patrzeni jako biali. No, że tak powiem, dla różnych osób to byłoby po prostu no, kompletnie nieprzystające do ich rzeczywistości, nie? No, dla Amerykanów to było długo nie do pogodzenia. A dla Polaków ciągle jest. Ale chodzi mi, żeby przybliżyć poniekąd, chociaż troszeczkę, prawda, jak się czuli Żydzi, którzy nagle słyszeli, bo oni traktowali siebie jako pępek świata poniekąd, nie? Wy jesteście źrenicą mojego oka. I teraz nagle mamy pogan, jako braci przyjmować. Tych celników, tych, nawet nie celników, bo jeszcze celnicy to jeszcze żeśmy Żydzi. Nie? Celnik to celnik, ale on chociaż Żydem jest. Już z celnikami się nie miałeś stykać, a co dopiero z poganami? I on teraz ma mieć takie same prawa jak ty? No, nie do pomyślenia dla wielu, wielu osób. To była olbrzymia zmiana, o której mówią te wersety. Tak. Bo jaki rok się zaczął, skoro ten miesiąc jest dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Jakiego roku? Ewangelii. Roku łaski, tak? Dzień zbawienia, rok łaski. Tak. Dobrze. Czy ktoś jeszcze chciałby tutaj coś dodać? Jakieś myśli? Składam wniosek, żebyśmy przeszli do drugiego wiersza. Jest 13:04. Trzeciego. No bo nie wykonamy planu na dzisiejszy dzień. Było zaplanowane, że dwa. No to już dwa są. Tak. Dwa już. Trzeci to jest o baranku. A trzeci już jest o baranku i o wybieraniu. Powiedzieliśmy troszeczkę, ale tutaj też są rzeczy do powiedzenia. Czyli mówicie, jesteśmy jeszcze w nastroju na trzeci werset, tak? Dobrze. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak. 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Tak? Specjalnie oddzielam. Dla rodziny, o baranka dla domu. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela. Jeżeli powiecie całemu zgromadzeniu Izraela, to do kogo jest to powiedziane? Do ludu Bożego. Dokładnie. Tak. Do ludu Bożego. I co jest powiedziane? 10 dnia tego miesiąca. Którego miesiąca?
Tak, czyli przed 10 Nisan 33 roku mieli oni sobie oddzielić Bęto. Dokładnie. A skąd wiemy, że to był tutaj poniedziałek, a nie niedziela? No bo jeżeli 14. To jest piątek. Piątek. To na czym polega dzień w kalendarzu hebrajskim? To sobie powiedzmy, bo to jest ważne do zauważenia. Kiedy zaczyna się dzień w roku wieczorem? Wieczorem o 18, tak? I składa się z jakich okresów? Wieczór. Zaczyna się od wieczora, od 18, który kończy się o 18 następnego dnia. Tak, ale wieczór kończy się o 21. O 21. To jest pierwszy wieczór tego dnia. Czyli ich doba ma dwa wieczory. Pierwszy wieczór od 18 do 21, tak? Później jest noc, później jest dzień i później jest drugi wieczór od 15 do 18 kolejnego dnia. Więc jeżeli 14 Nisan zaczął się w piątek wieczorem, to 13 Nisan zaczął się w czwartek wieczorem. 12 Nisan zaczął się w środę wieczorem. 11 Nisan zaczął się we wtorek wieczorem. 10 Nisan zaczął się w poniedziałek wieczorem. Prawda? W poniedziałek wieczorem. 18. Czyli 10 Nisan. Tak? 10 Nisan to jest poniedziałek wieczór. To nawet nie rano. Ale dopiero wieczorem. No ale obchodzą, tak jak brat Franciszek mówi, obchodzą niedzielę palmową, że pamiątkę wjazdu Pana Jezusa. Bo łatwiej jest zebrać ludzi w niedzielę na nabożeństwo. Trzeba by robić święto specjalne, tak, wolne. Nie lepiej, można. Lepiej przeznaczyć na Matkę Boską Dzielną. No właśnie. No dobrze. Niech się każdy postara o barankę dla rodziny, baranka dla domu. Tak? Ale przeczytajmy to w innym przekładzie. W innych przekładach. To jest werset trzeci. Jakie macie przekłady? To bym prosił o przeczytanie. Ja też. No to czytajcie. Rzeczcie do wszystkiego zgromadzenia izraelskiego, mówiąc: 10 dnia miesiąca tego weźmie sobie każdy baranka według familii, baranka według domu. Tak. Czytaj jeszcze, Sochańko. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. A właśnie. O co tu chodzi? Baranka dla rodziny, dla baranka dla domu. Czyli w domu może być tak, że mieszkają ze dwie rodziny, tak? A właśnie. Przeczytajmy werset czwarty jeszcze przy okazji. No niestety, ale trzeba to jeżeli połączyć. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sobie mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Uh-huh. Czyli to znaczy, że o co tu chodzi? Rodzina... Cały baranek musiał być spożyty. Cały baranek musiał być spożyty, tak? Co przedstawia baranek? Łącznie z kopytami i lotami? Nie? Nie. Ale zobaczysz. Teoretycznie tak. Teoretycznie razem z kopytami i nogami. Teoretycznie. Nie? Ale zobaczymy dalej, bo to jest później opisane bardziej. Czyli przedstawię Pana Jezusa, tak? Więc baranek dla rodziny, tak? Co oznacza zjedzenie całego jego? Przyswojenie pełnej ofiary Jezusa. Dokładnie. Już od razu używamy tego terminu przyswojenie, tak? Że zjedzenie to jest przyswojenie sobie. To jest bardzo ważne do zauważenia, że zjedzenie to jest przyswojenie sobie właściwości odżywczych, jakie on daje, tak? A słowo przyswojenie oznacza uczynienie swoim.
Tak. Czyli zastosowane, tak, to jest dla mnie, tyczy się mnie. On jest tutaj po to, żeby służył mi, tak? I ja mam się tym napełnić, ma to dla mnie różne rzeczy zrobić. Przy czym to ma być? Dla rodziny, dla domu. Tak? Cóż to za rodzina, cóż to za dom? Dom wiary. Dom wiary, dokładnie tak. Dom wiary. A rodziny w nim? Uczestnicy. No, tak, tak, tak. No. Albo zbory, nie? Zbór jest taką rodziną. Jesteśmy sobie najbliżsi, bo razem się zbieramy, tak? Razem rozważamy, karmimy się tym barankiem, Jezusem. Tak, wzajemnie. Pocieszamy, pomagamy sobie, rozumiemy siebie no, najbliżej, bo z innymi zborami nie mamy aż tak bliskiej społeczności, tak? Ale jeśli rodzina byłaby za mała do spożycia, no to z innymi, żeby była odpowiednia liczba osób, tak? Co to przedstawia? Że tylko Żydzi... Nie, bo to też są z innymi Żydami, że tak powiem. Z innymi rodzinami. Jak rodzina jest za mała, to żeby się zebrać, żeby jednak było w przeliczeniu na... Żeby całkiem spożytym. Podobnież takim przelicznikiem na jednego baranka wypadało około 10 Żydów. Że baranek miał przeciętnie starczać dla 10 osób. Mhm. Ale to tak, to nie jest biblijne, to jest takie obyczajowe raczej żydowskie. Mhm. Jakie to myśli przywołuje? Że, co by to znaczyło, że rodzina jest za mała? Że byłaby za mała? Czy tak, Emilko? No, że miałaby za mało osób, żeby zjeść tego samego baranka. Dokładnie tak. Ja wiem, co to znaczy, ja nie wiem, czy to znaczy. Po prostu, że kiedyś jest w zborze więcej osób, to jest więcej myśli do jakby tej całej prawdy, żeby ją przemyśleć. Dobrze. To jest jedna z linii myśli, jakie tutaj są. No. Zobaczcie, że by się zasługa Pana Jezusa zmarnowała, tak? A kiedy się zasługa Pana Jezusa może zmarnować? Kiedy jej nie wykorzystuje się? Kiedy w całości nie jest spożyty, tak? No, tak. Ale między innymi, kiedy nie wykorzystuje się całości zasługi Pana Jezusa? No, na przykład, kiedy się przyjmuje do nauk chrześcijaństwa, dołączy się na przykład nauki o ewolucji, tak? Zaczyna się mieszać, pomniejszać zasługę Jezusa, na przykład, no, załóżmy, czy w Kościele katolickim rozumie ktoś wartość okupu? Czyli już widać, że ten baranek nie jest spożywany. Czyli jest po prostu nieużywany ten baranek. Nieużywany, jest część jego mięsa niejedzona. Ale powiedzmy, ograniczmy się w tym momencie do tej faktycznie rodziny Bożej. Nie? Czyli pomijając tych, którzy są tacy, że zamiast używać baranka jedzą co innego, czyli przyswajający coś innego. Zwróćmy uwagę na sytuację, w której której jest to rodzina izraelska, która się faktycznie karmi tym barankiem. W jakich momentach może się zdarzyć, że ten baranek nie zostanie cały zużyty? Nie zostałby cały zużyty. Kiedy ktoś tylko dojdzie do tego usprawiedliwienia, ale się już nie poświęca. Dobrze, ale a teraz spójrzcie na to spojrzeć z innego punktu widzenia. Oni jedli to w pośpiechu, no to nie wiem. Nie, nie aż tak. No. Śpieszyli się, ale nie bez przesady. Mhm. No. A przed tym się robiło jakiś kłód, że nic nie jadło się przed tym barankiem, czy coś? Nie.
jedli z gorzkimi ziołami, żeby sobie podnieść to. Ale kiedy tego baranka jest za dużo na potrzeby tej rodziny, nie? Kiedy baranka jest za dużo na potrzeby tej rodziny? Kiedy rodzina nie jest głodna. Nie potrzebuje tego. No dobrze, ale nie chcę, załóżmy, że to jest sytuacja normalna, w której jest głodna, a nie taka, że jest nażarta innymi rzeczami. Kiedy na przykład jest tylko mąż z żoną i jedno dziecko, no to przecież nie zjedzą twojego baranka. Dokładnie tak, tak. Czyli jest no, mało osób, ale to wiecie, to, że mały zbór, prawda, i tak dalej, to jest ta jedna z tych linii myśli, ale czegoś tutaj brakuje, nie? Kiedy ta nauka się może zmarnować pod tym względem? Że jest wszystko w porządku i ta zasługa się może zmarnować. W jakiej sytuacji? Do czego służy zasługa? Odpowiadam. Do usprawiedliwienia. Do usprawiedliwienia, tak? Usprawiedliwienia czego? Usprawiedliwienia. Naszych grzechów, tak? Tak. Dokładnie tak. Więc kiedy się marnuje? Kiedy grzechy nie zostają usprawiedliwione. Bo ich nie ma do usprawiedliwienia. Rozumiesz? Kiedy sytuacja jest taka, że marnuje się, bo członkowie zboru są na tyle doskonali, że oni by zmarnowali jakąś część tej zasługi. Bo mógłby Jezus usprawiedliwić większą część tego no, i tak dalej. Bo tutaj jest taka sugestia, korzystam tutaj właśnie troszeczkę z tomu, że jest też sugestia, że zasługa miała być w sposób przypisany niemal całkowicie wykorzystana, co oznacza, że wielu z tych, za których miała ona być przypisana, będzie tak upadłych od doskonałości, że będą potrzebować niemal całej zasługi, by podnieść ich do doskonałości. Bo niewielu mądrych, możnych, szlachetnego rodu, ani wielkich wśród nich, lecz głównie niemądrych, słabych, niskiego rodu, zgardzonych i nic nieznaczących. Ale też... Jeśli rodzina była zbyt mała, by zjeść baranka, powinna przyłączyć się do innej podobnej rodziny, by obie razem na czas Paschy utworzyły jedną rodzinę odpowiednio dużą, by zjeść swojego baranka. Jest to typem faktu, że dom wiary nie miał być mały, lecz duży, aby spożywając antytypicznego baranka nie mądrze nie marnować przypisanej zasługi przez niekorzystanie z niej. Bo jeżeli mówimy, że w czasie naszego życia dążymy do tego, żeby stać się coraz bardziej sprawiedliwymi, prawda? Pozbywamy się różnych części tego, co Jezus nam przypisuje, które nam brakuje do doskonałości, to ja wiem, że nam się to może wydawać taki abstrakcyjny problem, no ale im bliżej, szczególnie, że to jest mowa o tych, którzy są pierworodnymi, tak, członkami Kościoła. No niekoniecznie. Członkowie Kościoła jeszcze nie zostali uwidocznieni. Oni dopiero się uwidaczniają przy przechodzeniu anioła śmierci. No i, ale zwróćmy tutaj uwagę też, że no jest mowa o spłodzonych z ducha, bo już sobie powiedzieliśmy o tym, że między innymi wśród nich byli spłodzeni z ducha. Więc jeżeli rodzina była, tak jak Emilka mówiła, że tylko powiedzmy rodzice i pierworodny, nie? To ci pierworodni, to mówiliśmy na pierwszej części naszego zebrania, że przechodzili proces krystalizacji i zbliżali się wobec tego do doskonałości charakteru, bo musieli dojść do doskonałości charakteru jeszcze w tym życiu. Nie mieli wyjścia, musieli skrystalizować w sobie doskonały charakter. No więc tej zasługi nagle zaczynało, że tak powiem, być potrzebny do uzupełnienia tego, co on tam miał, bardzo niewiele do jego doskonałości. I to są te rzeczy, bo mówię, zaciekawiło mnie to, że może być też taki problem, że Jezusa może być za dużo na potrzeby tego. Ja bym się nad tym za bardzo nie rozwodził, bo to jest, że tak powiem, jakiś marginalny problem i wydaje mi się, że trochę wydumany. No ale mówię, jak natrafiłem na ten problem i mówię,
No mogło się tak zdarzyć. No. Mogło się tak zdarzyć, masz rację, ale nie przypuszczam, żeby to było nagminnym problemem Izraela. Tak. Znaczy się, w typie to pewnie był problem, ale w antytypie to tak, raczej mały problem, tak, nie? W antytypie to raczej rzadko spotykany problem, żeby... Żeby nagle się okazało, że cały zbór jest zrobiony tylko z członków kościoła, nie? Raczej to było w przeciwną stronę, że była duża rodzina, która nie spożywała części baranka, dlatego że nie była świadoma tych mało tego. Ja nie chcę tutaj używać imiennych określeń, ale że tak powiem, o Kościele katolickim wspomniałem. A inni, którzy mówią, wszystko tylko Bóg, tak? A Jezus tam marginalnie występuje, tylko to tam taki, no był taki Jezus tam, to. W ogóle nie czują tego, że on tu miał, on tu w zasadzie jest podstawą do tego, do ich istnienia. To odrzucają. To jest jeden z problemów, moim zdaniem, w których się nie spożywania tego baranka. Zobaczcie, też tutaj to odpowiadają tej linii myśli te słowa, że liczyć się będzie dla spożycia baranka według tego, co każdy może zjeść. Czyli ile sobie może przyswoić tej faktycznej zasługi, że to faktycznie jest dla mnie. A co znaczy mięso biblijne? Mięso? Twardy pokarm. To nie jest mleko, tylko twardy pokarm, więc jakieś prawdy. Różne. Ewentualnie, bo jest jeszcze kwestia taka, że jest jeszcze też naturę oznacza, prawda? Cielesna natura. Mięso, które było oferowane, tych właśnie różnych zwierząt, przedstawiały cielesność tych osób. Czyli to, co składało się na ich, no, na ich życie jako ludzi, że tak powiem, to cielesne. I tutaj też można jeszcze to inaczej powiedzieć, że czego człowiek potrzebuje, żeby żyć? No, życia i praw życiowych, prawda? I tak na dobrą sprawę, no to ciało to są te prawa życiowe, powiedzmy, bo one są związane z tym ciałem. Czyli otoczenie, pokarm, tak, wychowanie, różne te inne rzeczy. Prawa do te różne samolubne rzeczy, które tam są w różnych tam kierunkach. Kolejna sprawa jeszcze związana z tym przyłączaniem się do innej rodziny, to wydaje mi się, że i to już nie jest problem wydumany, że jak ktoś jest sam albo daleko, tak, no to raczej nie powinien obchodzić pamiątki sam, tylko przyłączy się do jakiegoś zboru. Bo to jednak o społeczność chodzi. Tak, jednak chodzi o społeczność. To zasadzie nie da rady samym stworzyć takiego baranka raczej. No właśnie. Są przypadki, że... Ale już o obchodzeniu jest... pamiątki, no. To są przypadki, że na przykład ktoś jest, powiedzmy, w drodze, prawda? Jest opis Biblii, co zrobić, jak ktoś nie miał wyjścia i musi być w drodze albo coś innego robić, nie? Że ma miesiąc później obchodzić. Tak. No bo na przykład jest lekarzem na dyżurze i akurat ratuje komuś życie, nie? To co? Ma zostawić pacjenta czy kogoś tam? Nie. Albo właśnie jest kierowcą, który jest w dalekiej trasie. Nie zdąży dojechać. Z obiektywnych powodów niezależnych od niego. Tak go wysłali i nie może protestować, bo straci pracę, nie? Jest nawet w Biblii określone, że kto był w drodze, tak? Tak. Tak. Albo w szpitalu jest. No, z różnych powodów nie może. Ale czasami takie osoby, mówią, nie ma wyjścia, to będę obchodził wtedy, po prostu będąc... Ja z panem, to już jest nas dwóch, nie? Przynajmniej tak. No, różne są możliwości podejścia, ale w każdym razie, jak ktoś mieszka daleko, no to
Dobrze by było, żeby się zgromadzić do jakiejś społeczności, właśnie dlatego, że jest tutaj myśl o społeczności, tak? Że mamy się nie zgromadzić, że nie każdy Izraelita miał sam zjadać tego baranka, tylko miał się zgromadzić w rodzinę i w całym domu wiary, w jakąś większą społeczność. Tak, bracie Franciszko? Nasz Pan w Ewangelii powiedział, gdzie was jest dwóch albo trzech. To już wystarczy. Tam ja będę pośród, gdzie zbierzecie się w imieniu moim, tam ja będę pośród was. Czyli jak macie możliwość większej, tak, to nie szkodzi. Nie wybrał sobie tylko Piotra, Jakuba i Jana i z nimi nie spożywał tej pamiątki, tak? Tylko większą ilość osób wziął. Tak. No i później, gdy się spotykali, też się starał spotykać z większą ilością osób. Dobrze. Czy jeszcze jakieś myśli tutaj? Czyli doszliśmy aż do wersetu czwartego. To całkiem nieźle. Normę na dwa spotkania wyrobiliśmy. Nie czytaliśmy, ale czytaliśmy. Ale w sensie, że teraz... Aha. Mamy szansę pół roku się wyrobić. Na czwartym wersecie skończymy. Tak, skończyliśmy na wersecie. Wow. No, jak mówię, idziemy dosyć szybko, ale odwołując się do różnych rzeczy, o których mówiliśmy i pewne rzeczy pozostawiając niedopowiedziane, ale myślę, że tak czy inaczej warto to zrobić. Jeszcze takie jedno pytanie. Tutaj, że niech się o niego postara razem ze swym sąsiadem. A jak sąsiad był Egipcjaninem? Nie, no to musiał. A do drugiego sąsiada. Rodzina, która była, no, że tak powiem, no, bieżąca też tak jak on, nie? A właśnie, bo zwróćcie uwagę, że to jest ciekawa sprawa, że typ mówi o pewnych rzeczach, które patrzy się na nie z dokonanego punktu widzenia. Czyli inaczej mówiąc, że ci, którzy spożywali tego baranka, to wszyscy byli Izraelitami. Tak? Egipcjanie nie spożywali baranka. Tak, tylko Egipcjanie mieli był w to bieżące. Ale to nie znaczy, że o Egipcjanach, sąsiadach nie jest wspomniane. Tutaj jest. No, ale to chodzi mi tylko o to, że no... Typ nie może powiedzieć wszystkiego, prawda? Że tutaj każdy, kto spożywa, tutaj jest traktowany, to jest z punktu widzenia takiego dokonanego, że ten, kto to robił, okazywał się, że ostatecznie, że był Izraelitą. Nie ma, że jakiś Egipcjanin to robił. Wszyscy, którzy spożywali baranka, byli Izraelitami. Z punktu widzenia tego... No, takiego opisu tutaj, prawda? To tak jak jest napisane, że był zakaz wychodzenia z domu, prawda? No i teoretycznie, no ci, jak nie byłeś pierworodem, to ci nic nie przeszkadzało, żebyś sobie wyszedł z tego domu. Anioł ci nie ruszył, bo ty nie byłeś pierworodny. Ale z punktu widzenia opisu Izraelici nie wychodzili. Oni byli w domu wiary. Nie przestawali być w domu wiary. Wszyscy ci, którzy wychodzili, byli Egipcjanami, tylko Egipcjanie byli poza domem wiary, prawda? W opisie. W historii tam mogło być różnie, ale opis, żeby się zgadzał i żeby miał to swoje znaczenie, typ, antytyp, to jest taki, jaki jest. Jeżeli ktoś był poza domem, no to był Egipcjaninem. Kto był w domu, był Izraelitą. Na przykład, podam ci jeszcze przykład tego niespożywania całego baranka. No. Nauka o tym, że Adam nie zostanie wzbudzony. No tak. Czy nie dotyczy się... To jest przykład na niespożywanie całego baranka? Tak. Ponieważ Jezus go odkupił i na podstawie tego, że on jest ojcem całego rodzaju ludzkiego, cały rodzaj ludzki ma prawo korzystać z tegoż okupu. No ale teraz nauczanie, że Adam nie zostanie wzbudzony, w zasadzie burzy to wszystko. No właśnie. Albo wyłącza różne grupy ludzi od tego, żeby skorzystali. Bo Sodoma nie będzie zburzona,
bo to był wyrok Boży, a śmierć na człowieka to nie był wyrok Boży? No. A słowa Jezusa, że sądowa będzie miała lepiej na dnie sądu? Tak, ale to, to nie jest alegoria, to albo tam jakaś hiperbola. No i tak dalej. No, w każdym razie to jest niejedzenie baranka. I traktowanie pewnych rzeczy symbolicznych obok literalnych, prawda? Jakby istniały. Że to, co nam pasuje, to jest symboliczne, ale to, co nam nie pasuje, to jest literalne. To jest jak... To ja mam w takim razie pytanie. Czy na przykład twierdzenie w tej chwili, tak jak twierdzi Epifania, że nie ma usprawiedliwienia, znaczy się, że nie... Że musi być usprawiedliwienie, musimy się poświęcić, tak, żeby utrzymać usprawiedliwienie. No, to jest nowa nauka, to do niej nie będziemy się odnosili, bo my jej nie znamy po prostu, znaczy, bo nie za naszych czasów ona została wprowadzona. Znaczy, ja wiem, o czym mówisz i to jest odbieranie tej zasługi od tych, którzy z niej korzystają. No bo... właśnie, to też jest jakiś sposób odbierania właśnie, bo przecież... Bo nagle się okazuje, że nie może być żadnych usprawiedliwionych z wiary, którzy nie są poświęceni. Nie? Poświęceni, no właśnie. Tak. Więc to jest w ogóle zabranie całej basie ludzi, która po prostu, może inaczej, z punktu widzenia psalmu 119, nie? Tamto jak mówiliśmy, przychodzą do tego domu, tam przychodzą, podchodzą do tego okna, jedzą ten posiłek, biorą ten miecz, nie? I dopiero wychodzą dalej i coś się z nimi dalej dzieje. Ale to, co oni w tym domu nie przebywają? Według tej nowej nauki Epifanii nie ma kogoś takiego. Ten, kto wchodzi do tego domu, od razu bierze na siebie jarzmo. Totalnie pomijany jest ten okres, bo według nich nie może. Tylko i wyłącznie osoba, która jest poświęcona, to jest usprawiedliwiona. Czyli że bardziej to jest takie odbieranie komuś zasługi niż niewykorzystanie tej zasługi, nie? Tak. No tam nie może być za nich. To już od razu. To idzie dokładnie w tą samą stronę, co odbieranie tej tego okupu Adamowi czy tym sodomitom, czy komukolwiek innemu. No właśnie. To jest ten sam kierunek. No właśnie, bo przecież Jezus złożył okup za Adama, a nie za każdego z osobna człowieka na ziemi, tylko za Adama. A za całą resztę w jego biodrach, nie? No właśnie. Jeżeli Adam nie zmartwychwstanie, czyli że wszyscy ci też nie powinni zmartwychwstać. Nie. Bo my dziedziczymy życie po Adamie, nie? Po Adamie, no więc właśnie. To takie więc jak nie otrzymamy życia drogą dziedziczenia po Adamie, to jak? To potrzeba byłoby wielu odkupicieli, żeby wiele osób było odkupionych. Odkupionych. Czyli że każdy z nas powinien mieć odkupiciela swojego, jeżeli w Adamie nie jesteśmy odkupieni. Albo przynajmniej jakieś inne linie, nie? Od Noego chociażby, nie? To musiałby za Noego być złożony okup, a nie za Adama. No, a wtedy co z Enochem na przykład? Albo nie będziemy się tutaj zagłębić. Setem. Faktycznie takie historie powstają, wiesz. Niesamowite, jakby tak chciał to rozpatrywać. Jeżeli by od Noego, to by potrzeba było 8 odkupicieli. No tak, bo było 8 osób. 8 osób było. Ale teraz pytanie, czy za Hama też? To może by 7 wystarczyło. No dobrze. No to cóż, to tutaj będziemy kończyli. Serdecznie dziękuję wszystkim za wspólne rozważania, zastanawianie się, dodawanie dodatkowych punktów widzenia, których, jak to się nazywa, które są nieocenione, bo patrzymy z różnych punktów widzenia i dzięki temu lepiej to wszystko zauważamy. I też nasze różne wątpliwości, które się pojawiają, bardzo dobrze, że się pojawiają, bo można się do nich odnieść, nie?
jakby nie było tych różnych wątpliwości, no to myśmy, a wszystko jest jasne i oczywiste. Gdzie wcale takie niekoniecznie jest. No. Często wręcz jest. Mnie w sali domu jest taki cytat na ścianie. Jeśli idziesz drogą, na której nie napotykasz trudności, to znaczy, że to nie jest właściwa droga, prawdopodobnie. Bardzo ciekawy cytat. No. Bardzo ciekawy cytat. Dobrze. No, tak jak przeczytałam, jeszcze przepraszam, jak przeczytałam, właśnie mnie to usłyszałam, jak jeden pan powiedział, że jego ojciec powiedział mu, ty się synu nie oszpecaj, bo życie cię samo oszpeci. No bo tam widocznie coś chciał zrobić, nie? Tak, to się wytatuować. No, albo skaryfikację, czy coś innego. Cięcie się, żeby były blizny. No. Czemu? Bo żeby te blizny tworzyły jakieś napisy na przykład. Albo się robi te... dziary tak zwane. No, tatuaże. Tatuaże. No, nakłuwa się i głąb takie różne rysunki na życia. No, paskudne zresztą. Paskudnie to wygląda, no ale cóż. Dobrze, to cóż. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I do następnych naszych rozważań. Do następnych. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.